Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnej naszej rozmowie. No, po raz pierwszy w 2024 roku naszym gościem jest Mateusz Piskorski. Witaj, Mateusz. Cześć, dzień dobry wszystkim, nowym roku. Na początku zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy i wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. Większość się zazwyczaj spodziewa, że jak jest Mateusz, to będziemy rozmawiać o geopolityce. Nie tym razem, proszę Państwa, nie tym razem. Dzisiaj porozmawiamy o takiej popularnej ostatnio sprawie panów posłów, czy też byłych posłów. Tak, jesteśmy trochę w stanie prawnego zawieszenia Kamińskiego i Wąsika. Sprawie, można powiedzieć, sądowo już zbrodą, bo to chodzi o wydarzenia sprzed lat ponad 16, rok dokładniej 2007, tak zwana afera gruntowa wymierzona w świętej pamięci Andrzeja Lepera, której owocem tak naprawdę był upadek pierwszego rządu PiS-u razem z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin Tworzonego. Ten proces o przekroczenie uprawnień się toczył i toczył. Było tam wiele orzeczeń. Było orzeczenie w końcu skazujące lat temu 8, było potem ułaskawienie i w efekcie proces jakby uległ zawieszeniu, ale potem sądy nagle stwierdziły, że ułaskawienie było jakby bezskuteczne i sprawa zaczęła się toczyć dalej. I dosłownie kilkanaście dni temu zapadł wyrok skazujący w drugiej instancji, czyli już prawomocny. No i rozpoczęła się batalia, czy panowie są skazani, czy nie są skazani, czy tracą przez to mandaty poselskie, czy też ich nie tracą, no bo jest to nieszczęsne ułaskawienie. No trzeba powiedzieć, jest galimatias prawny, no ale myślę, że jednak w tej sprawie przed galimatiasem prawnym, warto na to spojrzeć z czysto ludzkiego punktu widzenia, jako że byłeś w pewnej mierze uczestnikiem tych wydarzeń sprzed 16 lat, no to prosiłbym cię o jakiś komentarz do tej całej sprawy. No właśnie, ja myślę, że galimatias prawny sprawia, że nawet ty, będąc prawnikiem, czyli osobą bardziej kompetentną niż ja co do formułowania ocen prawnych tego, co się dzieje, też jesteś chyba trochę w kropce. Jak zresztą większość prawników zauważyłem, że są bardzo różne opinie, oczywiście opinie często zależące od sympatii politycznych czy antypatii politycznych w różnych miejscach się pojawiają, a to oczywiście prowokuje do pewnej ogólnej refleksji polegającej na tym, że Polska, wbrew szumnym zapowiedziom, nie była, nie jest, najprawdopodobniej nie będzie państwem prawa. Niestety, a związane jest to z taką zadziwiającą skłonnością do rozszerzającej interpretacji, do błędnej interpretacji różnego rodzaju przepisów, która jest możliwa w sytuacji, gdy te uchwalane przepisy są całkowicie niejasne, dwuznaczne i nie dające jakiejś możliwości czytelnej wykładni. No ale to jest inna kwestia, kwestia systemowa, a ty zapytałeś o tych ludzi. Ja myślę, że możemy ich chyba niezależnie od losów ułaskawienia, niezależnie od tego, jak się potoczy ich najbliższa przyszłość, nazywać otwarcie przestępcami. I to są przestępcy. To jest dwóch akurat przestępców, pewnie przestępców w tych strukturach, mówię o PiS-ie i tworzonych przez PiS służbach specjalnych było więcej. Pewnie niektórzy z przestępców dalej w tych służbach specjalnych siedzą, mimo zmiany ekipy rządzącej, albo udało im się pozyskać zaufanie tej nowej, albo umiejętnie ukrywają się jeszcze z czasów pisowskich. No ale nazywajmy rzeczy po imieniu. To byli przestępcy, to byli przestępcy, którzy w przypadku działań przeciwko Andrzejowi Leperowi działali w moim przekonaniu nie z własnej inicjatywy, a z inicjatywy kierownictwa politycznego
partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, wykonując zlecenie politycznej egzekucji na Andrzeju Leperze, na liderze wówczas innej partii politycznej. Biorąc to pod uwagę, należałoby pewnie bardzo dokładnie zbadać, czy nie zachodzi jeszcze jedna okoliczność ich działania, okoliczność, którą można by było zakwalifikować jako działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Czyli tak, ci ludzie byli w moim przekonaniu zorganizowaną wtedy, w 2007 roku, przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy, zorganizowaną grupą przestępczą. Być może, nie przesądzam tego, nie od tego tu jestem, ale być może z politycznego, z praktycznego punktu widzenia, szefem tej zorganizowanej grupy przestępczej nie był żaden z tych dwóch skazanych już kryminalistów, tylko prezes partii wówczas rządzącej, który, jak wiemy, żadnych zarzutów w tej sprawie nie usłyszał. A dlaczego tak twierdzą? Otóż twierdzą tak dlatego, że bardzo wiele wydarzeń i okoliczności związanych z przestępczą prowokacją zorganizowaną przeciwko Andrzejowi Leperowi w 2007 roku świadczy o tym, iż wiedzę o wszystkim miał właśnie Jarosław Kaczyński. Czyli zabrakło go na ławie oskarżonych, nie było go na tej ławie oskarżonych, a na tej ławie oskarżonych być powinien jako ktoś, kto można powiedzieć, no cóż, miał sprawstwo kierownicze tego, co się wówczas działo. W związku z tym wyrok jest niepełny, aczkolwiek cieszę się, że jakikolwiek wyrok w tej sprawie zapadł. Cieszyłem się też w roku 2015, jeśli się nie mylę, wtedy, kiedy zapadł pierwszy, nieco surowszy wyrok w sprawie tych dwóch panów. No i w największym skrócie, już nie powracając do tamtej sprawy, chociaż ja nie byłem świadkiem w tej sprawie, podkreślam, nie byłem świadkiem w tej sprawie, nie byłem wzywany ani przez prokuraturę, ani przez sąd w tej konkretnej sprawie, przez nich zorganizowanej, to dokonywałem interwencji poselskiej w dniu prowokacji CBA właśnie w Ministerstwie Rolnictwa, więc na terenie ministerstwa byłem. Pamiętam dość dobrze tę sprawę, pamiętam też metody używane przez tych ludzi. No i pamiętam również, że funkcjonariusze CBA nie ukrywali wówczas, że realizują pewne polityczne zlecenie z Andrzeja Lepera. Nawet w takich kuluarowych rozmowach, kiedy tej interwencji poselskiej dokonywałem, byłem na terenie budynku, no to trudno im było to ukryć. To byli po prostu ludzie działający z myślą o eliminacji konkurenta, przeciwnika politycznego, jakim z ich punktu widzenia był Andrzej Leber. A dlaczego to wszystko jest bardzo niebezpieczne? Dlaczego takie zorganizowane grupy przestępcze wymagają naprawdę bardzo stanowczej reakcji ze strony Temidy, ze strony wymiaru sprawiedliwości, w moim przekonaniu? Ano dlatego, drodzy Państwo, że o ile zorganizowane grupy przestępcze, które znamy, te, które funkcjonowały, bo może jakaś część dalej funkcjonuje na terenie polskich miast, które zajmują się działalnością, no, bardzo różną oczywiście, ale powiedzmy, że stwarzającą jakieś zagrożenie dla państwa i bezpieczeństwa publicznego, nie są z punktu widzenia indywidualnie każdego z nas jako obywateli tak groźne jak zorganizowana grupa przestępcza, która przejmuje organy państwa. Jak kryminalista, który dostaje najpotężniejszy arsenał wszelkiego rodzaju środków represywnych, środków, no, które w skrajnych przypadkach prowadzić mogą po prostu do fizycznego wyeliminowania przeciwników politycznych. Ja przypomnę, że mniej więcej w tym samym czasie doszło do śmierci, do dziś chyba nie do końca wyjaśnionej, z rąk służb koordynowanych przez tych samych ludzi, Barbary Blidy. No już sprawa nieco zapomniana, ale przypomnijmy, przy zatrzymaniu doszło do albo samobójstwa, albo zastrzelenia, no nikt nie wie tak naprawdę chyba do końca, owej byłej minister, byłej posłanki, do której wtargnęli agenci tych samych służb, czyli
ludzie kierowani przez tą samą grupę przestępczą. Oni są dlatego dużo, dużo groźniejsi od rzeźbieszków, kryminalistów, złodziei i bandytów, o których słyszymy. Oni stanowią najwyższy poziom zorganizowanej przestępczości, bo to przez to, że tacy ludzie funkcjonują w polskiej polityce, my możemy w każdej chwili i mamy podstawę właściwie do tego, żeby obawiać się najbardziej naszego własnego państwa. To jest paradoks. To jest w ogóle coś, co z definicji brzmi całkowicie absurdalnie, jednak tak właśnie jest. Przez tych właśnie dwóch panów, którzy teraz zostali skazani, czy są posłami, czy nie są, dywagujemy na te tematy od tej strony prawnej, między innymi przez tych dwóch panów i pewnie przez ich polityczne kierownictwo, my nie możemy czuć się bezpiecznie we własnym państwie. Przez tych panów wielu Polaków traktuje własne państwo jako swojego największego wroga i co zadziwiające, mają rację, bo to oni stworzyli klimat, stworzyli działania i precedensy, które sprawiają, że rzeczywiście my, Polacy, musimy bać się własnego państwa. I to myślę, że w największym skrócie byłaby moja refleksja na temat tych ludzi, ludzi, którzy, mam nadzieję, poniosą jakieś tego konsekwencje, no ale oczywiście, gdy wyrażam takie nadzieje, od razu studzą mój entuzjazm ci, którzy twierdzą, że wyrok, który zapadł, podobnie jak wyrok poprzedni, wykonany nigdy nie będzie, bo owych przestępców chronił i być może będzie znów chronić polski prezydent. No właśnie, no, tu jest ten problem prawny, że no, ja akurat osobiście uważam, że to prawo łaski mimo wszystko jest skuteczne. Inna rzecz, że to jest takie poruszanie się w próżni prawnej, ale to jest naprawdę skomplikowany temat. I w zasadzie, moim zdaniem, obie strony sporu politycznego będą teraz bardzo umiejętnie grać takimi niuansami. Tak jak przez 8 lat PiS zdemolował wiele bezpieczników, to nowa władza będzie je demolowała z, że tak powiem, równym zaangażowaniem. Oczywiście pod hasłem przywracania praworządności, żeby nie było. Natomiast jeszcze jest jeden wątek polityczny, bo ja sobie słuchałem, to był program, och, nie pamiętam, czy to było Radio Z, czy jeden z tych weekendowych programów radiowych, chyba w Radio Z był Ryszard Czarnecki. I on w tym wątku, no teraz europoseł PiS-u, ale też przecież będący politykiem samoobrony, i Ryszard Czarnecki właśnie przy wątku Kamińskiego i Wąsika zaczął perorować, że Andrzej Leper z pewnością nie popełnił samobójstwa. Skąd ta popularność na grę postacią Andrzeja Lepera? Mamy wiele osób, które się w tym temacie wypowiadają, polityków też. W zeszłej kadencji, jak pamiętasz, bo to też omawialiśmy, był pomysł komisji śledczej w sprawie śmierci Andrzeja Lepera. Dużo o tym mówi redaktor Sumliński. Ostatnio zaczął dużo o tym mówić niejaki Piotr Tymochowicz. Każdy ma swoją wersję. Skąd nagle po 12,5 roku minęło i nagle tyle osób ma do powiedzenia coś na temat Lepera? Ten temat jest i będzie zapewne długo, długo odgrzewany przy różnych okazjach. Praprzyczyną tego, a właściwie sytuacją, która na to pozwala, jest to, że w roku 2011, kiedy doszło do śmierci Andrzeja Lepera, nie przeprowadzono, w zasadzie nazywajmy rzeczy po imieniu, zbagatelizowano, w zasadzie zrezygnowano wręcz z przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w tej sprawie, wyjaśniającego wszelkie okoliczności tego, co się wydarzyło. No, zacznijmy od najbardziej chyba słynnej już informacji o niedbalstwie
czy być może chęci zamiecenia czegoś pod dywan przez prokuraturę ówczesną. Otóż mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której śmierć Andrzeja Lepera następuje w piątek. Prokuratura decyduje się o przeprowadzeniu, jak w każdym takim przypadku, sekcji zwłok. Do sekcji zwłok dochodzi w poniedziałek, dlatego że nie ma osoby władnej do wykonania dyspozycji. Teoretycznie takie jest tłumaczenie ze strony prokuratury, władnej do wykonania, do wydania dyspozycji, aby tą sekcję przeprowadzono już w piątek czy w sobotę, no w ciągu 24 godzin co najmniej od, co najwyżej od śmierci Andrzeja Lepera. Doskonale wiemy, że istnieje cały szereg używanych przez między innymi służby specjalne różnych krajów środków, których wykrycie w organizmie możliwe jest przez kilkanaście godzin najwyżej, a później one zanikają. Więc pytanie, czy takich środków użyto wobec Andrzeja Lepera przykładowo, w jakiś sposób go paraliżując, no, pozostało bez odpowiedzi. Mieliśmy też wątki wskazujące na jakieś zupełne absurdy. Ja sam czytałem zresztą to 70-stronicowe uzasadnienie umorzenia śledztwa czy zamknięcia śledztwa w sprawie prokuratorskiego, w sprawie śmierci Andrzeja Lepera, i tam wyczytałem przykładowo, że nie odnaleziono nigdzie w tym na sznurze, na którym miał się rzekomo powiesić Andrzej Leper, ani na stołku, z którego miał się wieszać, odcisków palców Andrzeja Lepera. Andrzej Leper, po tym jak znaleziono go, nie miał na rękach żadnych przecież rękawic, prawda? Czy tym bardziej po śmierci nie mógłby raczej zacierać swoich własnych odcisków palców. No, takich absurdów tam było dużo w tym prokuratorskim materiale, i dlatego, jak wiele innych spraw, to nie jest tylko sprawa Andrzeja Lepera, ona jest najgłośniejsza, zaraz powiem dlaczego, ale w moim przekonaniu, ale jak wiele innych spraw w Polsce, po prostu my nie ufamy i mamy ku temu ogromne podstawy. Nie ufamy polskim organom ścigania, polskim organom śledczym, polskim prokuraturom. I pewnie nie będziemy im ufać z różnych względów. Po pierwsze, gdy sprawy dotyczą polityki, ci ludzie udowodnili, że są de facto funkcjonariuszami partyjnymi. Ja nie muszę daleko szukać. Ja mam swoje własne przeżycia i przygody z polską prokuraturą. Być może niektórzy wiedzą, i tak potwierdzam. Prędzej czy później to ujawnię i sądzę, że poczytacie o tym sami w planowanej przeze mnie niebawem książce na ten temat, ale potwierdzam, że ci ludzie po prostu, raz, że są bardzo często funkcjonariuszami partyjnymi, wykonującymi bezpośrednie polecenia swoich zwierzchników. A jak już mówiliśmy, gdy w Polsce władzę sprawuje zorganizowana grupa przestępcza, to i paradoks. Prokuratorzy, przynajmniej niektórzy, nie mówię o tym, że wszyscy, bo przecież są również uczciwi, dobrze wykonujący swój zawód. Natomiast niektórzy prokuratorzy wchodzą po prostu w skład owej zorganizowanej grupy przestępczej. To już jest w ogóle paradoks. Paradoks, prawda? Brzmi to kuriozalnie, no, ale tak chyba jest. Po drugie, bardzo wielu polskich prokuratorów, nawet jeśli nie mają zleceń politycznych, czy nie mają złej woli, to są po prostu ludzie niekompetentni. I w związku z tym właśnie brakiem kompetencji i upartyjnieniem polskich organów śledczych, polskich prokuratur w tym przypadku, mamy pole do tego, aby o śmierci, przyczynach śmierci, okolicznościach śmierci Andrzeja Lepera debatować przez najbliższe kilkadziesiąt lat, dopóki Andrzej Leper jest w naszej pamięci. A on jest, bo on występuje w tej pamięci. Przechodzę teraz do drugiego elementu tego krótkiego wyjaśnienia. Otóż, no, Andrzej Leper był jedynym w dziejach III RP, jeśli tak ją określimy, po roku 1989, charyzmatycznym liderem politycznym. No, możemy oczywiście dyskutować, na ile jakiś rodzaj charyzmy mieli również inni politycy, ci znani nam na przykład z lat 90. No ale co do nawet takiej czysto politologicznej definicji, definicji w zakresie psychologii społecznej, psychologii polityki, no to faktycznie Andrzej Leper miał te przymioty, i dlatego
Bardzo wiele osób go nadal pamięta. Pamiętają go nie tylko ci starsi, ale też dowiadują się o nim również ci młodsi, co dla mnie jest dość ciekawe, bo okazuje się, że ta pamięć o Andrzeju Leperze jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, również poprzez różnego rodzaju materiały krążące w internecie. W dalszym ciągu Andrzeju Leperze, który tam w dalszym ciągu jest obecny w przestrzeni wirtualnej. Więc Andrzej Leper w pewnym sensie jest z nami, dopóki jest z nami pamięć o nim. Natomiast przykro mi, że Ryszard Czarnecki, taki dość kiedyś bardzo cyniczny sposób, próbował opowiadać bajki o tym, jak Andrzej Leper przed śmiercią chciał się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim i co się Jarosławowi Kaczyńskiemu powiedzieć, i wtedy doszło do tej jego śmierci, czy do zabójstwa Andrzeja Lepera. No to chcę oświadczyć z całym szacunkiem dla posła Czarneckiego. To są wierutne bzdury. No, miał złych informatorów poseł Czarnecki w tej sprawie. Ja rozmawiałem z Andrzejem Leperem jako jeden z ostatnich. Jako jeden z ostatnich, bo wieczorem dnia, w dniu poprzedzającym jego śmierć, byłem z nim umówiony w tym dniu, w którym ktoś go pozbawił życia, najprawdopodobniej w taki czy inny sposób. Zresztą nie zdążyłem się z nim spotkać, ale rozmawiałem dosłownie kilkanaście godzin przed tym, co się wydarzyło. I zapewniam wszystkich naszych widzów, że Andrzej Leper nie widział bardziej szkodliwej postaci, bardziej niebezpiecznej postaci, bardziej niewiarygodnej postaci w polskiej polityce niż Jarosław Kaczyński. On, powtarzam to wielokrotnie, zresztą bardzo się dziwił, będąc człowiekiem z natury dość szczerym, dość otwartym i nierozumiejącym pewnych zachowań patologicznych, psychopatologicznych. On się dziwił niektórym zachowaniom Jarosława Kaczyńskiego. On wprost mi opowiadał o zachowaniach właśnie psychopatologicznych czy sadystycznych ze strony tego człowieka, więc no, próbowanie zbijania kapitału na rzecz Prawa i Sprawiedliwości na śmierci na grobie Andrzeja Lepera jest kolejnym absurdem i z całą mocą to trzeba podkreślić. Nie było zdaniem Andrzeja Lepera większego szkodnika, no, poza Balcerowiczem, o którym regularnie przecież mówił, ale już po okresie Balcerowicza, większego szkodnika w polskiej polityce niż Jarosław Kaczyński i jego partia. No, stara maksyma mówi: złodziej ucieka i krzyczy: łapać złodzieja. Teraz w zasadzie wypowie się na temat panów Kamińskiego i Wąsika. Tak naprawdę wszystko w rękach Sądu Najwyższego. Tego sądu, który zresztą stwierdził, że ułaskawienie jest bezskuteczne, ale też trzeba powiedzieć, to była inna izba. Ta izba, no właśnie, to jest ciekawe, że za chwilę możemy mieć posłów, na których ciąży prawomocny wyrok, którzy powinni pójść do więzienia. Notabene, zauważmy, że właśnie zmiana nawet konstytucji, już nie mówię ordynacji wyborczej, żeby pozbawić praw wyborczych, biernych praw wyborczych, osoby skazane na karę pozbawienia wolności, była wymierzona właśnie w Andrzeja Lepera. To jest taki Bardzo troszkę dobrze o tym przypomniałeś, bo chichot historii, to po prostu. ja Kamil akurat brałem udział w dyskusji sejmowej, miałem zaszczyt reprezentować Klub Parlamentarny Samoobrony wtedy, kiedy dyskutowaliśmy na temat wprowadzenia tego zakazu i, szanowni państwo, abstrahując od sprawy Wąsika i Kamińskiego i od tego, że chciałbym, inaczej, że nie chciałbym, żeby oni zasiadali w polskim Sejmie, to chcę powiedzieć całkowicie uczciwie, że poglądów w tej sprawie nie zmieniłem i nadal uważam, że to jest ograniczenie naszych konstytucyjnych praw, ograniczenie naszych demokratycznych praw, dlatego że w sytuacji, w której to organy państwa, które czasami działa jak zorganizowana grupa przestępcza, rozdają komuś wyroki w sposób dowolny, my nie możemy godzić się na eliminowanie i pokazywanie nam, wy na tego człowieka nie możecie zagłosować, dlatego że on jest skazany jakimś wyrokiem. Naprawdę, wartość tych wyroków w sprawach politycznych jest minimalna, wiarygodność tych wyroków, podstawy wydawania tych wyroków również. W związku z tym, tu państwo, ja zwracałem na to uwagę zresztą,
państwo, czy właściwie popis, bo to popis przyjął te przepisy, podkreślił, jedni i drudzy za nimi głosowali. Otóż przyjmując te przepisy, ograniczono nasze prawo do dokonywania pewnych wyborów, przecież wiedząc, że ktoś popełnił przestępstwo według tego systemu, na przykład dyktowane kwestiami poglądów, czy związane z jego działalnością polityczną, jak Andrzej Leper, nie przymierzając, czy organizował różnego rodzaju protesty, prawda? W sytuacji wyższej konieczności. Więc tych ludzi za pomocą tego instrumentu można było po prostu wyeliminować z polityki. Być może między innymi dlatego ta polska polityka wygląda tak, jak wygląda. I to jest takie traktowanie nas, tak, to jest traktowanie nas wszystkich już jako wyborców, jako ludzi niedojrzałych, jako dzieci, jako osoby częściowo obezwłasnowolnione, bo przecież to my mamy własny rozum i to my potrafimy ocenić każdego kandydata, niezależnie od tego, czy i za co on kiedykolwiek był, czy nie był skazany. A masz rację, to jest chichot historii, bo jeśli by teraz doszło do skutecznego, a tu raczej chyba dojdzie, do skutecznego wygaszenia mandatów tych dwóch jegomości, o których dzisiaj dyskutujemy, no to oczywiście po raz pierwszy ten bicz, który ukręcono na Andrzeja Lepera i na demokratyczne prawo nasze, uderzy również w kogoś z szeroko rozumianego popisu. I ja już teraz zwracam uwagę na to, że rzeczywiście właściwie już doszło do wygaszenia mandatów poselskich. To też są spory na ten temat, oczywiście. I oczywiście wiemy, że skargę, zażalenie w tej sprawie obaj panowie złożyli do Sądu Najwyższego. Natomiast to, że ci ludzie tchórzliwie jak szczury wchodzą do budynku Sejmu, wszyscy, ktoś ich tam wpuszcza, tego budynku Sejmu, to też świadczy o takiej bezradności marszałka Hołowni, prawda? I nowej większości parlamentarnej, ale później tchórzliwie jak szczury odmawiają przyjęcia dokumentu z rąk przedstawiciela Kancelarii Sejmu, dyrektora Kancelarii Sejmu o wygaszeniu ich mandatu przez marszałka, zgodnie z tymi złymi, ale jednak obowiązującymi przepisami, no to też jest pewne kuriozum. Wiesz, tak ogólnie ja bym powiedział, że to jest ośmieszenie, kolejne ośmieszenie. My już tyle tych ośmieszeń przeżywaliśmy polskiego państwa, jako pewnych instytucji tego państwa kluczowych, takich przecież jaką jest, czy powinien być polski Sejm. No, ale to pewnie nie pierwszy raz i nie ostatni, niestety. Niestety. Trzeba powiedzieć, że zachowanie chociażby Kamińskiego i tamten gest Kozakiewicza pokazywany przeciwnikom politycznym, no, pokazuje, że oni się chyba czują bardzo pewnie, ale już tu powoli może podchodząc do lądowania, ale jeszcze jedna ważna kwestia, bo Andrzej Duda mówił, że jeśli pójdą siedzieć, to będą więźniami politycznymi. Czy przypadkiem to nie będzie woda na młyn PiSu teraz, że zobaczcie, ledwo odsunęli nas od władzy, już wsadzają nas do więzień, zamykają media, to, tamto, notabene. Jedna ważna rzecz, na którą mało kto, mam wrażenie, zwraca uwagę, że 11 stycznia jest ta manifestacja w obronie mediów publicznych pod Sejmem. Pewnie też wątek panów, o których dzisiaj rozmawiamy, się pojawi, ale całkowicie przypadkowo 11 stycznia Sąd Najwyższy orzeka o ważności wyborów. I to ta izba, która jest obsadzona sędziami przez tą KRS zreformowaną przez PiS i przez oczywiście Andrzeja Dudę. Przypadek? No, wiesz, przekonamy się 11, może w ten sposób, powiedzmy. W przypadki nie wierzę, też mamy coraz więcej w Polsce uzasadnionych powodów do tego, żeby w takie przypadki nie wierzyć. To jest kolejna kwestia. Natomiast czy oni mogą być jakimś kapitałem? Nie, akurat nie oni. Tu stawiam tezę, że akurat nie oni, dlatego że ja nawet rozmawiając przecież przez lata z ludźmi, którzy w taki czy inny sposób, a przecież takich jest w dalszym ciągu sporo, było jeszcze więcej, którzy byli zwolennikami PiSu, nie uznawali
Kamińskiego za idola swojej bajki. Raczej nawet wśród zwolenników PiS-u ten człowiek budził określoną antypatię. Już nie mówiąc o tym Wąsiku, który zupełnie był jakimś tam, chyba poza tym, że był w CBA i gdzieś tam w internecie wypłynęło, jak całował się z psem, tak? Czy jakieś takie dziwne upodobania imprezowe tego człowieka, no to chyba nikt właściwie o nim nie słyszał wśród tych wyborców PiS-u, więc przedstawiać ich jako jakieś takie ofiary tego, że głosili na przykład określone poglądy, czy podejmowali określone działania, chyba się akurat nie uda. Przynajmniej biorąc pod uwagę toporność marketingu politycznego PiS-u, bo oczywiście skuteczny marketingowiec polityczny zrobiłby z tego jakiś kapitał polityczny. Natomiast nie sądzę, by w tym akurat konkretnym przypadku to było możliwe, żeby było możliwe mobilizowanie ludzi w obronie osób tak no, antypatycznych, szczerze powiedziawszy, również z punktu widzenia wizerunku politycznego, jaki prezentowali, tej swojej działalności politycznej. No, przypomnijmy zresztą, że przecież to są ludzie z dawnej Ligi Republikańskiej. Tak? W latach 90. mało kto już dzisiaj pamięta o funkcjonowaniu bojówki pod tą nazwą. Mało kto też dzisiaj pamięta, że notabene, chyba to, żebym ja o tym przypomniał, że już w tamtym okresie ci ludzie znani byli z łamania prawa. I tu nie chodzi tylko o zakłócanie jakichś spotkań wymierzone głównie w polityków SLD ówczesnych, ale na przykład nawoływanie do waśni na tle narodowościowym. Otóż, Kamilu, drodzy Państwo, gdybyście jutro rozkleili plakaty albo zmieścili w internecie banery z hasłem nazwa jakiegoś narodu dowolnego, wstawcie dowolny naród, urodzeni mordercy, to pewnie mielibyście od razu wizytę prokuratora i zarzut nawoływania do waśni na tle narodowościowym, poniżania z uwagi na przynależność do określonego narodu i tak dalej. W myśl obowiązujących przepisów pewnie zresztą słusznie. A ci jegomoście w latach 90., sam pamiętam to, bo składałem zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, rozklejali plakaty z hasłem, cytuję, Rosjanie urodzeni mordercy, popierając wówczas separatystów iczkeryjskich czy czeczeńskich, czy terrorystów czeczeńskich, bo wtedy oni ich popierali. Zresztą później chyba też ta sympatia im nie przeszła. I co, już wtedy byli bezkarni. To były chyba już czasy AWS-u. Oni przywykli do takiej bezkarności. Oni przywykli do tego, że to oni zamykają albo wskazują, kogo zamykać, a nie zamyka się ich. I gdyby ten schemat miał zostać teraz w jakikolwiek sposób złamany, no to można temu tylko i wyłącznie przyklasnąć, bo tym gościom należy się jakaś forma odpowiedzialności prawnej za działania, które podejmują od bardzo, bardzo wielu lat. Odpowiedzialności, której chyba nigdy jeszcze nie ponosili. No to cóż, to myślę, że możemy tym akcentem zakończyć. Myślę, że ta batalia prawnicza, która się będzie rozgrywać, no to chyba w 40-latku był ten tekst, że trzech magistrów się na tym doktoryzowało. O właśnie, ja bardzo współczuję prawnikom, Kamil, również tobie, bo macie naprawdę bardzo niełatwą rzeczywistość do analizowania pod tym kątem prawnym. Cieszę się, że jestem politologiem i nie muszę wchodzić w kompetencje prawników, którzy teraz będą, tak jak wspomniałeś, pisali na ten temat rozprawy, może nawet doktorskie. Ale pewnie będzie to wdzięczny temat jeszcze przez wiele lat. Kończymy. Moim i Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. Dane w opisie. Mamy też koncik księgarski i tam książki z wydawnictwa Myśli Polskiej, trzeba dodruk Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie, ale też zbiór publicystyki z Myśli Polskiej, Ukraina między wojną a pokojem. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z tymi i innymi pozycjami. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.